Dziękuję bardzo, pani marszałek. Wysoka Izbo, panie premierze, bo pytanie jest do pana. Kiedy pan wreszcie pozbędzie się z polskiego rządu tego szkodnika? Pan minister Wincent Rostowski to szkodnik. To jest, proszę państwa, Nikodem Dyzma polskich finansów publicznych XXI wieku. Pan ma doświadczenie, jak się elegancko takich szkodników pozbywać. Dla ministra Grada stworzył pan spółkę, gdzie zarabia tyle, co niewielki klub parlamentarny w polskim Sejmie razem wzięty. Ale i tak jest to tańsze rozwiązanie niż utrzymywanie pana Grada kiedyś na funkcji ministra skarbu. Więc może dzisiaj zamiast tej ustawy niech pan przyśle ustawę powołującej bank zbożowy i zrobi prezesem pana ministra Wincenta Rostowskiego. To będzie drogie, ale niewspółmiernie tańsze niż szkodzenie tego pana, który w ciągu 6 lat pobił nie tylko rekord Gierka, ale myślę, że rekord Europy i świata, jeżeli chodzi o zadłużenie naszego kraju. Dziękuję bardzo.